Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne kluski śląskie. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania klusków śląskich będziemy potrzebować 0,5 kg obranych ziemniaków, 100 g skrobi ziemniaczanej i jedno jajko. Ziemniaki przekładamy do garnka. Zalewamy wodą. Dodajemy łyżeczkę soli. Wstawiamy je na duży ogień i gotujemy do momentu, aż będą miękkie. Ziemniaki już są miękkie, więc teraz je odcedzamy i przekładamy z powrotem do miski. Takie ziemniaki możemy zmielić, albo dokładnie je rozgnieść. Musimy teraz poczekać, żeby trochę przestygły. Ziemniaki nam już przestygły, więc teraz wbijamy do nich jedno jajko. Mieszamy. I wsypujemy 100 g skrobi ziemniaczanej. Wszystko musimy teraz ze sobą dokładnie wymieszać. Wszystko nam się już ładnie wymieszało, więc możemy teraz przejść do formowania kuleczek. Bierzemy deskę, na którą będziemy odkładać kuleczki. Bierzemy mniej więcej tyle i formujemy kulkę. I na koniec wbijamy palec w sam środek. I odkładamy na deskę. Woda na kluski zaczęła się nam już gotować, więc teraz wrzucamy połowę. Zmniejszamy ogień na najmniejszy. I na najmniejszym ogniu gotujemy je teraz przez około od 8 do 10 minut. Jednak wszystkie kluski nam się zmieściły, a po 8 minutach możemy je wyciągać przy użyciu łyżki cedzakowej. I na koniec polejemy je takim gęstym sosem gulaszowym. Przepis na taki pyszny sos gulaszowy znajdziecie w pozostałych moich filmach. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I smacznego! Przepyszne. A z tym sosem genialne.